Dzień dobry, tu ja mówię. Jakieś ptactwo tam w krzakach skrzeczy. To będzie chyba konkurencją dla tego, co Państwu powiem. A ja będę dzisiaj mówił bardzo ważne rzeczy, epokowe, przełomowe w obronie Polski. Proszę Państwa, drugi dzień po wyborach i drugi dzień szaleństwa. Drugi dzień jakichś idiotycznych diagnoz, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Więc na początek proponuję, proszę Państwa, za przeproszeniem spuścić ciśnienie, a dopiero później przejść do konkretów i do analizy, bo już mamy pełne dane. Wcześniej zgadywałem również ja. Jeżeli chodzi o wyniki Konfederacji i PiS-u, to trafiłem niemalże idealnie. Uprzedzałem, jak to się skończy. Natomiast z frekwencją nie trafił nikt. Jeżeli chodzi o wyniki trzeciej drogi, to też nikt nie przewidział, że ten wynik będzie aż tak wysoki. Także jeżeli chodzi o ekspertów, analityków, nie wyłączając mnie, no to proszę Państwa, nie było tutaj mądrych, ponieważ mamy do czynienia z ruchomą materią, mamy do czynienia z analizowaniem zachowań, proszę Państwa, jak się okazuje, 21,5 miliona Polaków. To nie jest bagatelna rzecz i tutaj mądrali nie ma. W jednym miejscu się trafi, w innym się nie trafi. Ale gdy już mamy pełne dane, no to przejdźmy na spokojnie do analizy i na początku, proszę Państwa, odrzućmy te wszystkie brednie, że oto Polska będzie umierać, bo partia, jedna partia przegrała, prawicowa partia przegrała wybory, a druga prawicowa partia dostała w tyłek na finiszu też na własne życzenie. Odrzućmy nawet te brednie, że to są najważniejsze wybory od 1989 roku, bo takie rzeczy mogą odpowiadać tylko ci ludzie, którzy się urodzili grubo po 1989 roku. Proszę Państwa, jak wyglądają wyniki wyborów w liczbach, bo to dla mnie zawsze jest najważniejsze. No to panowie, cytując panowie i panie, cytując klasyka, policzmy głosy. Ktokolwiek twierdzi, że nastąpiła jakaś inwazja lewactwa i że to lewactwo teraz zaleje Polskę, no to po prostu nie umie liczyć do 10. Głosy, no można by powiedzieć wręcz radykalnej prawicy, bo za taką uznaje i PiS, i Konfederacja, łącznie, proszę Państwa, to jest ponad 9 milionów. 7,6 miliona PiS-u i 9,6, jak dobrze pamiętam, czy 9,5 to jest Konfederacja. Nie, no, 9,5 bliżej chyba. No w każdym razie ponad 9 milionów głosów. Do tego dochodzą głosy, Polska jest najważniejsza i bezpartyjnych samorządowców, to można liczyć na około 0,5 miliona głosów i to są centroprawicowe głosy. To już mamy 9,5 miliona. Proszę Państwa, lekko licząc, z trzeciej drogi można wyrwać 1,5 miliona centroprawicowego elektoratu. To jak dobrze liczę, już mamy 11 milionów, a więc więcej niż połowa wszystkich głosów oddanych w tych wyborach to są głosy prawicowe, centroprawicowe, z tym, że jak będziemy się trzymali tej terminologii, ja wiem, że zaraz wielu się będzie pukało w głowę, ale o tym też zaraz powiem, bo tu konfederaci zaraz będą mówić, że PiS to socjalizm, a nie żadna prawica, a z kolei PiS-owcy będą krzyczeć, że Konfederacja to ruskie onuce, a nie żadna prawica, bo to też jest jeden z ważnych, jeśli nie najważniejszy argument, błąd, jaki się w tej chwili popełnia. No to jeśli jeszcze raz to przeliczymy na głosy, powiedzmy, twardej prawicy czy twardego konserwatyzmu, to Konfederacja plus PiS i tam ten Polska jest najważniejsza, no to jest, proszę Państwa, ponad 9,5 czy w granicach 9,5 miliona głosów. Bo gdyby taka formacja istniała z takim wynikiem, no to Państwo wiecie, że to by było gdzieś w granicach no 45, może nawet więcej procent, plus metoda Donta, to pewna większość w Sejmie. To jest jedna bardzo ważna rzecz, a więc mówiąc brzydko, mamy do dyspozycji co najmniej połowę elektoratu, z którym spokojnie można rozmawiać o przyszłości Polski i który na 100% nie będzie biegał w tych lateksowych gaciach i machał tęczową flagą, który na 100% nie zamieni schabowego na robaki, który nie będzie chciał się pozbyć diesli na rzecz 5
pięciokrotnie droższych i ten elektryków, ale za to trzy razy lepiej się palących, który na 100%, proszę Państwa, nie będzie chciał tu relokacji uchodźców z Afryki i z Azji, który na pewno nie będzie chciał aborcji do ostatniego dnia ciąży i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy, proszę Państwa, do dyspozycji potężny potencjał ludzki, który jest strażnikiem naszych polskich interesów. A i nawet po tej stronie, nazwijmy to lewicowej i centrolewicowej, wśród wyborców PO znajdziemy też sporą grupę, która by się spokojnie w te takie podstawowe kryteria wpisała. Więc proszę Państwa, przestańmy histeryzować, że mamy do czynienia z jakąś falą lewactwa, że mamy do czynienia z jakimś przewrotem, jakąś rewolucją ideologiczną. Tak naprawdę nic nowego się nie działo. To, co mówiłem w tej swojej diagnozie na podstawie na brzegowych tych warunkach, że generalnie Polacy to poglądy, wyborcy to poglądy, to właściwie mamy dalej pół na pół. Tak jak mieliśmy w wyborach prezydenckich z Dudą, bo to też jest bardzo dobry odnośnik, w drugiej turze, gdzie można powiedzieć, że prawica to ta, co, czy i centroprawica to ci, co głosowali na Dudę, a na Trzaskowskiego centrolewica, ten podział mniej więcej się zachował. I to, proszę Państwa, przy przypływie 3 milionów nowych wyborców. Jeszcze raz, zejdźmy na ziemię, uspokojmy emocje, dajmy sobie spokój z hiperbolami o umierającej Polsce i najważniejszych wyborach od 1989 roku. Popatrzmy na fakty, popatrzmy na liczby. Jeśli chodzi o wynik wyborów w kontekście wyznawanych wartości, to tutaj nie mam najmniejszego powodu tego, żeby być pesymistą, a istnieje mnóstwo powodów do tego, żeby być optymistą. Gdy już znamy wszystkie wyniki wyborów, wiemy, jak się rozkładały te głosy, to możemy już z tej perspektywy zupełnie inaczej przeanalizować to, co wcześniej zgadywaliśmy. Czyli jaka strategia przynosi efekty? No tutaj na pierwszy rzut oka widać, proszę Państwa, to, że co jest odwiecznym problemem prawicy właśnie od tego 89 roku, czyli skłócenie. A pierwsze wybory, jakie wygrała prawica dość znacznie, to był PiS, który przeprosił się z Ziobro i jeszcze wziął pod skrzydła Gowina. No, czyli były te skrzydła właśnie. Pójście szerszym wachlarzem, no, wiązało się z jakimś pojednaniem na prawicy. Tusk próbował zrobić na początku, jak sobie Państwo przypomnicie, Tusk planował niemal zgwałcić przystawki, zmusić ich do tego, żeby się zapisali do jednej listy. Oni się temu ostro sprzeciwili. Wtedy poszła straszliwa nagonka od wszystkich TVN-ów wyborczych i tak dalej. Symetryści nawet dostali po łbie, czyli część dziennikarzy Gazety Wyborczej między innymi. Jedna partia, jeden wódz. Ale w momencie, gdy się okazało, że ta strategia kompletnie nie przynosi efektu, że spadają notowania PiSu i jednocześnie spadają notowania Trzeciej Drogi, bo był taki moment, proszę Państwa, gdzie właśnie ta nawalanka, ten ostry przekaz ze strony Tuska, ta ostra polaryzacja spowodował dokładnie to, co PiS zrobił w finale kampanii. Czyli PiS w momencie, kiedy zaczął nakręcać ostrą nawalankę, nie tylko obniżył własne metodowania, ale zaprosił 3 miliony nowych wyborców do głosowania, którzy nie mieli najmniejszej ochoty na to głosowanie iść. I dodatkowo jeszcze w ostatnim momencie dobił Konfederację, nie zyskując na tym nic, a odbierając Konfederacji no, co najmniej 10 mandatów, bo tutaj to, o czym pisałem, różnica 7,1 a 8,5%, czyli około 1,5 głosów, to by się przekładało mniej więcej na taką liczbę mandatów, że w tej chwili Konfederacja by miała około 30 mandatów i po doliczeniu tego, co ma PiS, tam jest chyba 94, to zabrakłoby, proszę Państwa, 6 mandatów do zablokowania tęczowej koalicji. Czyli to, z czego wyciągnął wnioski Tusk, aby pójść jednak szeroką ławą trzech ugrupowań, które ze sobą się dogadają po wyborach i to, że oni spuścili z tonu, a PiS dostał na głowę, sprawiło, że mamy taki, a nie inny wynik wyborów, taki, a nie inny, taką, a nie inną rekordową, proszę Państwa, frekwencję. No i co teraz z tym zrobić?
Co teraz z tym zrobić, aby wygrywać? No bo o to w polityce i w życiu chodzi, aby wygrywać. No proszę Państwa, ja powiem taką rzecz, która pewnie tutaj wielu albo wywoła histeryczny śmiech, albo ugnie nogi w kolanach. No ale proszę Państwa, bez porozumienia po tej prawej stronie, bez odpuszczenia grzechów wzajemnych i bez wyznaczenia wspólnego przeciwnika, wspólnego wroga, jak to zrobił Tusk razem z tymi przysłowiowymi przystawkami, z tego po prostu nic nie będzie. Jest w potencjale wyborczym grubo ponad 10 milionów Polaków, którzy chcą Polski opartej na wartościach, najogólniej mówiąc, umiarkowano konserwatywnych lub konserwatywnych. I teraz jeśli te dwa prawicowe ugrupowania dalej będą skupione na tym, aby się wzajemnie dobijać, no to oczywiście beneficjentem tego wszystkiego będzie obóz przeciwny. Ja nie jestem, proszę Państwa, naiwny, I nie próbuję nawet mówić w takim kierunku, żeby budować koalicję PiS-u z Konfederacją, bo to jest, proszę Państwa, na tym etapie na pewno niemożliwe, dopóki nie dojdzie do jakiegoś wewnętrznego przewrotu i w jednej, i w drugiej partii, dopóki jedna i druga partia nie zrozumie, że z tak radykalnym przekazem może iść na Berdyczów, ani po władzę. Ale mówię to, proszę Państwa, do Was, do wyborców Konfederacji PiS-u. Przecież bardzo duża grupa z Was myślała o tym, na kogo w ogóle oddać głos i czy oddać głos. No, trzeba się liczyć z tym i trzeba się pogodzić z tym, że nie ma partii idealnej, nie ma partii naszych marzeń. No to nie ma partii naszych marzeń, która by była zdolna zdobyć władzę. Jeśli nasz głos, nasze poparcie, nasza aktywność polityczna ma się sprowadzać do tego, czy dana partia reprezentuje wszystkie nasze ideały, wszystkie nasze wartości, wszystkie nasze plany i marzenia, no to proszę Państwa, będziemy mieli do czynienia rzeczywiście z rokiem 89 i początkiem, czy końcówką ubiegłego wieku, gdzie tych partii prawicowych mieliśmy 450 tysięcy i jeszcze w ramach tych partii, które miały tam po 0,5% poparcia, dochodziło do wewnętrznych rozłamów i podziałów ze względu na jakieś tam jedno kryterium. Partia, która myśli o tym, żeby przejąć władzę i utrzymać władzę, musi skupiać jak najszerszą grupę wyborców, a nie poszczególne grupy wyborców zrażać. Także jeśli dopóki Konfederacja będzie krzyczała w stronę PiS-u socjaliści, a PiS w stronę Konfederacji Ruskiej ONUC, no to mamy, proszę Państwa, święto w TVN-ie, święto w Gazecie Wyborczej i wszystkich przyległych tak zwanych elitach. I jeśli nie nastąpi refleksja w tych dwóch głównych partiach, głęboka refleksja nad tym, co ich łączy, a co będzie zawsze dzielić, bo to jest naturalne, ale żeby nie stawiać tej granicy, nie stawiać tej granicy w tak absurdalny sposób, jak obie strony postawiły, czyli z jednej PiS krzyczy żadnej koalicji z ruskimi onusami, a Konfederacja żadnej koalicji z socjalistami, no to proszę Państwa, cała energia, cała para idzie w gwizdek. I to dotyczy również tych mniejszych ugrupowań. Jeśli się nie zrezygnuje z tego idiotycznego hasła PiS, PO, jedno zło, no to się, proszę Państwa, głosiciele tego hasła zamkną na poziomie 7% i być może o to im chodzi. Być może to im sprawia satysfakcję, że są w polityce, że bawią się polityką, ale partia taka jak Konfederacja nie ma, proszę Państwa, ani szans, ani prawa zaistnieć jako partia władza. To się nigdy, nigdy nie zdarzy. Natomiast może uczestniczyć w rządzeniu i może prowadzić Polskę w dobrym kierunku jako koalicjant. I nawet z tym swoim radykalnym programem, bo proszę Państwa, jak to działa? No to na całym świecie działa tak samo, że żadna partia od początku do końca nie realizuje swojego programu, tylko idzie na rozmaite kompromisy. No,
dlaczego Tusk wyrzucił tą Białorusinkę z gołymi cyckami, która krzyczała tam do kamer z tym swoim słynnym wrzaskiem, a później jeszcze dołożyła do pieca właśnie zaborcą do ostatniego miesiąca. No dlatego, że w partii tej, która jest główną lokomotywą, ona się nie mogła zmieścić, bo nastąpiłoby przegięcie w jednym kierunku. Tak jak PiS nie może opowiadać takich bredni, jakie opowiada Konfederacja, że będziemy mieli proste, uproszczone podatki albo zlikwidujemy ZUS, bo to nie przemawia do Polaków. Polacy się łapią za głowę, jak to słyszą, albo przy 7-milionowym elektoracie krzyczeć, jak to zrobił Bosak czy i zrobiło paru polityków Konfederacji, że zabieramy im 13 i 14 emerytury. No tak się po prostu polityki nie robi. Tak się po prostu polityki nie robi. Jeśli prawicowa, konserwatywna strona, ja to mówię w tej chwili przede wszystkim do wyborców, bo politycy wiadomo, politycy będą teraz robić swoje, oni teraz będą tak zajęci sobą, zresztą i w Konfederacji, i w PiS jest ta sama sytuacja. No, PiS będzie zaraz rozliczał swoich Morawieckiego, tam Brudzińskiego i wojna z Ziobro. W Konfederacji jest wojna z Korwin-Mikke, który rzeczywiście się też jak zwykle w swoim stylu protokół 1% przysłużył temu wynikowi, który ostatecznie osiągnęli, ale mówię do Państwa, mówię do wyborców, do ludzi, którzy naprawdę nie są aż tak bardzo przywiązani do szyldów partyjnych, ale chcieliby, aby w Polsce, no przynajmniej rządziła taka opcja, która jest opcją optymalną dla Polski. I gdyby to były rządy prawicowe, szerokim obozem, najszerszym możliwym obozem prawicowym, no to zgodzicie się Państwo ze mną, że byłyby to znacznie lepsze rządy niż to, co za chwilę nam zostanie zaoferowane. No to jeśli się Państwo zgodzicie, to ja też mówię tutaj we własnym imieniu i można, bo przecież nie raz krytykowałem jedną i drugą stronę, to jeśli się Państwo ze mną zgodzicie, no to trzeba też przewartościować własne myślenie i własny sposób postrzegania rzeczywistości. Dopóki nie zniknie idiotyczne hasło PiS-PO, jedno zło, dopóki nie nastąpi jakieś minimalne porozumienie, a przecież tych obszarów, gdzie Konfederacja i PiS mówi jednym głosem, jest, proszę Państwa, więcej niż mniej. Radykalne różnice już dotyczą naprawdę takich kwestii, które na co dzień nie decydują o naszym życiu. No bo te wszystkie filozoficzne czy pseudofilozoficzne rozważania Korwin-Mikke na temat pedofilii czy Sośnierza na temat jedzenia psów, no na litość boską, proszę Państwa, no przecież to nie są kwestie, które zajmują Polaków. No oczywiście można mówić, że z jednej strony proponujesz coś w rodzaju pojednania, a z drugiej strony wspominasz o takich pierdołach. No ale to nie jest przypadek, proszę Państwa, że Konfederacji wiecznie się zdarzają takie historie. I ja to mówię nie po to, żeby wytykać, ale po to, żeby zwrócić uwagę, czym wszyscy przegrywamy. PiS przegrywa głupotą pod tytułem jesteśmy jedyną prawicową partią w Polsce i my jesteśmy jedynymi prawdziwymi Polakami, na nas głosują jedyni prawdziwi Polacy, reszta to wszystko zdrajcy i ruskie onuce, albo niemieccy, albo ruscy agenci. Konfederacja z kolei jedzie tym swoim ultraliberalnym przekazem, który nie ma prawa dotrzeć do większej liczby osób niż do tej, co dotarło. To i tak jest cud, proszę Państwa, że dotarła aż do tak dużej. Biorąc pod uwagę, jak to się w różne miejsca rozjeżdżało radykalnie. Proszę Państwa, jest potencjał, są wyborcy, tylko potrzeba mądrych polityków, którzy zeszliby ze swoich doktrynerskich, idiotycznych postulatów populizmu. No bo przecież po jednej i po drugiej stronie mamy do czynienia populizmu. No takie pieprzenie, za przeproszeniem, jak likwidacja ZUS jest populizmem. Tak samo jak po drugiej stronie populizmem jest mówienie to, że każda krytyka PiS-u wiąże się z rosyjską agenturą. Nie wspomnę o szurach i płaskoziemcach. Dopóki nie nastąpi przełom w tym kierunku, aby te partie, które są konserwatywne, umiarkowanie konserwatywne i ci wyborcy, którzy są z tej grupy konserwatywnej,
zajęli się krytykowaniem i zwalczaniem strony przeciwnej, która stanowi rzeczywiste zagrożenie dla Polski, czyli lewicowo-tęczowo-europejskiej, no to proszę Państwa, będzie tak, jak będzie. A w tej chwili, wbrew pozorom, to jest to, co, o czym mówiłem wczoraj, jest bardzo dobry moment. No my już widzimy pierwsze obietnice Tuska, już się pół internetu śmieje, że to była przenośnia, a nie obietnica. Mówimy o KPO, które Tusk miał załatwić pierwszy dzień po wyborach. A oczywiście ja to rozumiem jako przenośnie, bo on prawdopodobnie mówił o tym, że chodzi o pierwszy dzień jego rządów i tak dalej, a ta obietnica też nie zostanie, nawet w tej niemetaforycznej wersji nie zostanie spełniona. A gdzie mowa o 100 konkretach? Teraz będzie blamaż za blamażem tej całej koalicji rządzącej, bo to jest jedna wielka zbieranina sprzecznych interesów. Ich tylko połączyło jedno. Wspólny przeciwnik, wspólny wróg, którym jest PiS. I tak to na tym etapie przedwyborczym, proszę Państwa, powinno funkcjonować. Wspólnym wrogiem Konfederacji i PiSu powinna być partia Razem, PO powinny być inne wynalazki, które chcą zamienić schabowe na robaki i tak dalej. To jest powinien być wspólny wróg, a nie głupkowate hasło PiS, PO, jedno zło czy ruskie onuce. Ja to powtarzam jak mantrę, proszę Państwa, ale dopóki tego nie zrozumiecie, no to będziemy brać w tyłek wszyscy. Czy będziemy pisowcami, czy będziemy konfederatami, czy będziemy Polska jest najważniejsza. Będziemy brać tyłek wszyscy, ponieważ na tym konflikcie korzysta tylko i wyłącznie strona przeciwna. Proszę Państwa, podsumowując, nie grzeszmy. Wyniki wyborów mówią wyraźnie i dobitnie, że co najmniej połowa Polaków chce normalności, a nie w cudzysłowie europejskości. To, że politycy po stronie konserwatywno-prawicowej zajęli się sobą, a nie największymi przeciwnikami własnych partii i Polski, bo za takich rzeczywiście trzeba uznać tych, którzy teraz na przykład będą postulować to, by podpisać nowe traktaty z Unią i całkowicie niemal się pozbyć suwerenności, no to są problemy, proszę Państwa. To są problemy, które trzeba rozwiązać. Albo z tymi problemami będziemy żyć i tkwić w martwym punkcie. Więc więcej pomyślunku, więcej patrzenia na to, kto jest prawdziwym wrogiem, a gdzie powinniśmy znajdować porozumienie, a przeżyjemy Tuska i to bardzo szybko. Bo tak jak mówię, ta władza, ja jestem co do tego przekonany, będzie się zużywać i ośmieszać błyskawicznie. Ja przypuszczam, że na etapie tworzenia koalicji będą pierwsze poważne zgrzyty, pierwsze skecze, bo nie wierzę, że taki człowiek jak Hołownia, no narcyz, megaloman w każdym calu, odpuści i Kosiniakowi, i Tuskowi. On będzie chciał tam brylować, on tam będzie chciał świecić, a przecież jest takich mnóstwo. Jest tam i Giertych, jest tam i Kołodziejczak. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy uważają, że dojście do władzy opozycji to jest ich sukces, to jest ich wkład i oni będą oczekiwać za to określonych profitów w postaci oczywiście jak najwyższych stołków. Także to, proszę Państwa, tutaj co do tego to Wam daję nie 100, ale 1000% gwarancji, że będziemy mieli aferę za aferą, kompromitację za kompromitację i kłótnię za kłótnią. Oczywiście tego może na zewnątrz nie będzie tak bardzo widać, ale to też się szybko zmieni. Na początku pewnie będzie konsolidacja, bo to jest jedna fala emocji i tak dalej, zwycięstwo. No to oni jeszcze na początku jakoś się tam dogadają, ale im dalej w las, tym więcej drzew. Naszym zadaniem jest, proszę Państwa, zrobić dokładnie to, co zrobił Tusk przed wyborami. Czyli pozlepiać to, co się da, żeby wspólnie odnieść sukces. A tu, gdzie się różnimy, proszę Państwa, to zawsze się będziemy różnić. Czyli stawianie tak ostrych kryteriów, że z tym to nigdy, bo ten, no jest po prostu bezsensowne, proszę Państwa. Jest kompletnie bezsensowne, to jest ślepy zaułek. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Albo się porozumiemy, albo przepadniemy.
A mówienie o tym, że my nie mamy żadnych szans, my nie mamy żadnych możliwości, bo lewactwo nas zalało, jest po prostu kłamstwem. Jest kłamstwem i jest fałszywym alibi. Mamy olbrzymi potencjał. Polacy o poglądach umiarkowano konserwatywnych i konserwatywnych w tych wyborach pokazali, że mają przewagę, proszę Państwa. To naprawdę da się policzyć. No, tu już nie ma miejsca na jakiekolwiek czarowanie, zgadywanie, domniemanie i ekspertyzy. Trzeba po prostu wziąć, jeśli ktoś nie umie liczyć do 10 czy do 15 na palcach, no to niech weźmie kalkulator Windowsa albo kartkę i ołówek i policzy, że to, co mówię, jest prawdą. Natomiast to, że ten obóz, nazwijmy go głównie konserwatywno-prawicowym, skupił się bardziej na walce z sobą, a nie na walce z największym przeciwnikiem, no to to jest, proszę Państwa, tu można powrzucać kamyczki do wszystkich ogródków, łącznie z moim, bo ja wcale nie twierdzę, że tu jestem bez winy, tylko że czas jest teraz taki, aby wyciągnąć z tego wszystkiego wnioski. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.